Dzień dobry, zapraszam na kolejną lekcję fizyki. Temat dzisiejszy to zmiany stanu skupienia materii. Na poprzedniej lekcji troszeczkę sobie robiliśmy wprowadzenie. W tym zakresie rysowaliśmy schemat pokazujący, jak wyglądają zmiany stanu skupienia, jak wyglądają przejścia między lodem, wodą a parą wodną. Dzisiaj troszeczkę dokładnie się temu przyjrzymy. Wykonamy doświadczenia właśnie związane ze zmianą stanu skupienia, także samodzielnie postaramy się sformułować definicję topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji oraz resublimacji. Punktem wyjścia w dniu dzisiejszym są przede wszystkim doświadczenia. I doświadczenie pierwsze, które sobie wykonamy, to badanie mieszaniny lodu z solą. Chcę zaznaczyć, że wszystkie te doświadczenia, które tutaj będę prezentować, są możliwe do wykonania w domu, ale uwaga, ze względu na to, że tutaj będziemy operowali różnymi temperaturami. Raz będą to temperatury niskie, raz będą to temperatury wysokie, także proszę, żeby tutaj osoby, które będą chciały to zrobić, to ze względu na rodziców to po pierwsze, a po drugie, żeby zachować szczególną ostrożność, bo zarówno z wysoką, jak i z niską temperaturą żartów nie ma. W tym doświadczeniu, które tutaj będę za chwilę prezentować, przede wszystkim mamy do czynienia z temperaturą niską. To jest temperatura rzędu nawet w porywach minus 20 stopni, mimo że mamy w tym momencie temperaturę pokojową w sali, w której się teraz znajduję. Ale tutaj i tak nie zmienia faktu, że trzeba uważać. Na czym doświadczenie polega? W metalowym pojemniku umieszczam, za chwilę umieszczę sześć pokruszonych kostek lodu, choć to, czy będą pokruszone, jeszcze zobaczę, jak będę wykonywać. Zmierzymy temperaturę tego lodu. Następnie dodam taką ilość soli kuchennej, aby odpowiadała ilości użytego lodu, czyli mniej więcej pół na pół to będzie mieszanina. Następnie przygotuję sobie metalową płytkę, na którą dodam troszeczkę wody, tak żeby zrobić małą kałużę. Postawię ten pojemnik z lodem i z solą i poczekamy chwilę, co się będzie działo i w międzyczasie będziemy jeszcze badali, jak się zmienia temperatura. A więc bez dalszych tutaj wstępów przejdźmy do wykonania doświadczenia. Proszę bardzo, tutaj mamy kostki naszego lodu, to jest to naczynie, o którym mówiłem, to jest metalowa płytka. No i pierwsza sprawa to trzeba przygotować właśnie tę mieszaninę lodu i soli. No więc pierwsza rzecz, to trzeba wydobyć kostki lodu. Ja spróbuję może zrobić bez kruszenia, żeby było troszeczkę szybciej. I może tych kostek lodu nie będę dawać 6, to troszeczkę może zmienię proporcje, wezmę troszeczkę mniej, może wezmę 4 na przykład. O. Zobaczymy, czy doświadczenie mam tutaj się uda. Sprawdźmy też jeszcze, jaka jest temperatura tego lodu, który tutaj mamy. A więc sonda termometru przykładamy i temperatura w tym momencie, no może trzeba kupić sondę, może troszeczkę sondę spróbuję pokruszyć ten lód. No widać, temperatura nam tutaj trochę zaczyna spadać. Jeszcze będzie w czasie się pokruszy tę troszeczkę, akurat doświadczenia. No temperatura nam spada cały czas. Powiedzmy, że teraz sonda już jest zamieszana właśnie w tym lądzie i temperatura z tego co widzimy zaczyna spadać, już mamy prawie 2 stopnie. Jeszcze nam spada. Czyli temperatura tego lodu no za chwilę powinna osiągnąć 0. Jeszcze chwilkę dajmy. Troszeczkę widzę rosną. To może jednak dajmy te 6 kostek, żeby było takie w przypisie. Jeszcze te dodatkowe kostki tak prowadzimy.
Sprawdźmy teraz. No w tym momencie to jest jakieś mniej więcej pół stopnia Celsjusza. No możemy powiedzieć, że tutaj jest prawie zero. Także tutaj temperatura samego lodu, no to jak widzimy, jest bardzo niska w porównaniu z temperaturą, którą w tym momencie mam w pomieszczeniu. No i teraz kolejna rzecz. Tu pokażę jeszcze kostki lodu. W tym momencie kilka jest pokruszone, kilka jeszcze nie, ale to zaraz tutaj z tym zrobimy porządek. I teraz, co będę chciał zrobić? Dosypię do tej mieszaniny, tutaj tak żonie, a może zanim jeszcze to zrobię, to przygotuję sobie kałużę. Mamy metalową płytkę, płytka aluminiowa, tą cierpię. I to tą pastera, o taką wielką kałużę sobie robię. I teraz co? Wsypuję lód, do lodu wysypuję soli kuchennej i stawiam. No tak, w taki sposób. Tej soli tutaj nie żałujemy, dlatego że będę chciał tutaj osiągnąć pewien efekt. I od tego momentu może założę rękawiczki, aby nie patrzeć, bo praca z niską temperaturą to jednak nisko temperaturą. I w międzyczasie załóżmy sondę termometru i zobaczmy, co się tutaj dzieje z tą mieszaniną, jak ta temperatura nam się tutaj zmienia. Mieszanina na razie nie postoi chwilę, ale widzimy, że jakby nie patrzeć tutaj, to są, no, ta temperatura się zmienia trochę. Zobaczmy, ile my teraz w tym momencie mamy. Mamy prawie minus 9, także ta temperatura nam tutaj spada, a więc to może sugerować nam, że jeżeli troszeczkę czasu tutaj damy tej mieszaninie, powinniśmy uzyskać taki oto efekt, że po prostu nam ta woda, która się znajduje między płytką a tym naczyniem, po prostu zamarznie. Zobaczcie, już w tym momencie mamy, uwaga, jest minus 11 stopni Celsjusza, zaraz będzie minus 12 z tego co widzę, a więc temperatura mieszaniny cały czas nam tutaj spada. Jeszcze troszeczkę spróbuję tutaj sondę troszkę zamieszać. Co ciekawe, sam lód tutaj nam i temperaturze zmienia postać, a temperatura, jak widać, spada. Mamy minus 12,5 prawie. Zaraz może będzie minus 13. To znaczy, że temperatura pomieszczenia to jest temperatura pokojowa. Tutaj no, mamy taką temperaturę w tym naczyniu, jakbyśmy no, byli w mroźny dzień, co najmniej w Polsce. I teraz podnieśmy, zobaczmy. I proszę bardzo, tutaj ta płytka nam po prostu najzwyczajniej w świecie przymarzła do tego naczynia, a temperatura, jak widać, cały czas nam spada. Mamy minus 13,6, zaraz będzie minus 14, więc ta woda nam po prostu tutaj na zewnątrz zamieniła się w lód. Natomiast co się dzieje w środku? W środku, jak spojrzymy, tu uwaga, mamy wodę w stanie ciekłym. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, tak ogólnie. I teraz spróbuję oderwać. O właśnie, tutaj kryształek lodu można dostrzec na płytce, a więc, o proszę zobaczyć, jest woda w stanie ciekłym, tutaj w tej mieszaninie, a więc lód, który był użyty w tym doświadczeniu, zaczął tutaj wykazywać dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie utworzyła się tutaj mieszanina oziębiająca. Temperatura tego naczynia, jak widać, jest na tyle niska, że widzimy, że nawet tutaj ta para wodna, która znajduje się w powietrzu, zaczyna się tutaj na powierzchni tego naczynia skraplać. I mamy tutaj do czynienia właśnie z zamarzaniem. Gdyby jeszcze odstawić tutaj to naczynie, to podejrzewam, że jeszcze nie razy przemarzło, zresztą widać już, że nawet w tym momencie, jak sobie tutaj to stoi, to ten lód z powrotem się tworzy. Sprawdźmy jeszcze, jaka jest temperatura. Popatrzmy tutaj, w tym momencie wskazanie termometru to jest na plusie 13 stopni, ta temperatura rośnie, ale jak włożymy sondę ponownie, no to popatrzmy, ile tym razem wskaże. Temperatura nam szybciutko spada, mamy minus 10 prawie. Więc tutaj będziemy uzyskiwali jeszcze te
te niższe temperatury. Nic dziwnego, że tutaj woda nam zamarza. Dobrze, myślę, że przy tym doświadczeniu wystarczy już obserwacji. Przejdźmy w takim razie do uzupełnienia tego, co mamy na tablicy. A więc mamy tutaj obserwacje, które podają, że pojemnik z lodem i solą przymarza do płytki z kałużą z wody. Czyli temperatura lodu i soli spada, tak? Po czym lód topi się. Czyli temperatura wody na płytce będzie nam tutaj malała, bo zamarza. Po czym będzie ta temperatura stopniowo rosła. To dlatego, że po prostu w temperaturze pokojowej ten lód, który się nam tutaj utworzy, dopóki ta mieszanina jeszcze tutaj będzie z tym lodem i solą będzie na tej płytce, no to dopóty temperatura będzie się obniżała, tak? Pod warunkiem, że temperatury nam się tutaj wyrównają, ale na razie będzie malała, po czym będzie stopniowo rosła. Czyli między płytką a pojemnikiem zachodzi zjawisko krzepnięcia wody. Natomiast w pojemniku będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem, które się wiąże z topnieniem lodu. Tak? Czyli mamy zjawisko topnienia lodu. I tutaj właśnie ta sól kuchenna wykorzystywana jest, choćby na przykład w sezonie zimowym, po to, żeby posypywać oblodzone jezdnie, tak żeby ten lód się nam tutaj po prostu roztopił. To właśnie w tym celu. Fakt, że ta mieszanina jest dosyć korozyjna, jeśli chodzi o na przykład powierzchnię samochodu, więc tutaj, jakby nie patrzeć, jest to czynnik, który będzie się przyczyniać do szybszej korozji podwozia samochodów. Natomiast sama idea jest taka, żeby po prostu działanie solą kuchenną na lód tutaj spowodowało właśnie to zastopienie lodu. Dobrze, a więc teraz definicję do uzupełnienia, zadanie pierwsze, czyli topnienie jest to przejście, uwaga, ciała stałego w ciecz, czyli podczas topnienia temperatura układu będzie nam tutaj, uwaga, zachowywała się w taki sposób, że będzie ona stała. Tak jak widzieliśmy na termometrze, w momencie kiedy był zanurzony, była zanurzona strona, to ta temperatura spływała wokół minus 13, minus 14 stopni. Wiadomo, że tutaj ta temperatura pokojowa będzie też jeszcze oddziaływała, ale sama przemiana fazowa, sama zmiana stanu skupienia nie będzie tutaj powodowała ani wzrostu, ani spadku samej temperatury, dopóki będziemy mieli właśnie do czynienia z takim procesem. A więc, gdybyśmy chcieli zbadać takie zjawisko, że wrzucamy kostkę lodu i zaczynamy ogrzewać, no to temperatura, dopóki będzie lód obecny w takim naczyniu, nie będzie się tutaj zmieniała. Także takie doświadczenie za chwilę też wykonamy i zobaczymy, czy rzeczywiście to jest prawda. Czyli mimo ciągłego dostarczania energii i ogrzewania, ta temperatura podczas przemiany fazowej nam się tutaj nie zmienia. Dopiero gdy w całości lód topi się, a powstała woda nadal będzie ogrzewana, nastąpi wzrost temperatury wody. Czyli dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jeżeli nasz cały lód topi i będzie ta woda w dalszym ciągu ogrzewana, wtedy dopiero nastąpi wzrost temperatury. Natomiast podczas samego topnienia lodu ten wzrost nie będzie następował, temperatura w tym przypadku będzie stała. Podobnie będzie z krzepnięciem, tylko tyle, że troszeczkę w drugą stronę. A więc krzepnięcie będzie to przejście cieczy w ciało stałe. Podczas krzepnięcia temperatura układu też tutaj nie będzie ulegała zmianie, mimo że woda oddaje energię w postaci ciepła, jest to proces odwrotny do topnienia. Odwrotne do topnienia.
Czyli mamy tutaj dwie definicje uzupełnione na podstawie doświadczenia, które chwilę temu było wykonane. I przejdźmy teraz do doświadczenia drugiego, czyli od lodu do pary wodnej. Tutaj to doświadczenie będzie też przeze mnie wykonywane w taki sposób, żeby można było Wam pokazać, co się tutaj dzieje. Tylko teraz tak, może zmienimy sobie kamerkę. Ta mieszanina, jak widać, nam się tutaj porządnie zmarzła i tutaj ta płytka znowu, no właśnie, dopiero nam odpadła, ale kawałki lodu na zewnętrznej części naczynia można dostrzec. Na razie odstawimy, przejdźmy tym razem do właśnie tego, co tutaj było powiedziane. A więc, tutaj mam palniczek. Nad palnikiem ustawimy sobie trójnóg z siatką. Tutaj zlewka, że przesunąłem troszeczkę bliżej kamerki, tak żeby było lepiej widać, co się tam w środku dzieje. No i teraz co? Tutaj wrzucimy sobie kostkę lodu. Patrz, że on tu troszeczkę się już trochę stopił, ale może damy radę. Jest kostka lodu. A może wrzucimy dwie na bezpieczeństwa, żeby się doświadczenie udało. No w tym momencie, jakby nie patrzeć, jakiś tam już moment, w którym następuje topnienie tego lodu, na pewno mam. Temperatura w pomieszczeniu, chcę zaznaczyć, że wynosi w tym momencie no, prawie 22 stopnie, a więc temperatura taka no, normalna, można powiedzieć. I teraz, co będziemy robić? Będziemy ogrzewali tą naszą tutaj mieszaninę. Może to nawet troszeczkę radzić. O. Będziemy tą naszą mieszaninę lodu z powietrzem ogrzewać i troszeczkę niewielką ilością wody. O, właśnie. No i teraz będziemy chcieli zobaczyć, co się będzie nam tutaj działo. A więc zaczynając ogrzewanie, będziemy śledzili, jak się zmienia temperatura. Widzimy, że na razie temperatura nam tutaj tej mieszaniny nie będzie spadała, to ze względu na to, że mamy tutaj mimo wszystko jednak do czynienia z lodem. Widzimy, że nam ścianki naczynia już zaczęły zaparowywać, a więc mamy do czynienia tutaj już nawet nie z jedną przemianą, a z dwoma do czynienia, czyli mamy do czynienia z topnieniem, mamy do czynienia już z parowaniem, a więc kolejne przemiany tutaj zachodzą. No w tym momencie temperatura naczynia to jest no, 7 stopni. Zaczynam delikatnie rosnąć, ale dajmy chwilkę, niech się nam tutaj ogrzeje. Myślę, jeszcze troszeczkę tego lodu nam się tutaj stopi. Myślę, dodamy nawet odrobinkę więcej, tak żeby pokazać, że tutaj te przemiany będą następowały. Może jeszcze dwie kostki i sprawdzimy jeszcze raz. No musimy chwilkę dać, żeby jednak tutaj się nam troszeczkę to zrelaksowało, żeby ta temperatura się nam ustaliła. No i zobaczmy, temperatura w tym momencie w naczyniu to jest około no, 0,5 stopnia Celsjusza, no można powiedzieć, że prawie niemal zero. No i ta temperatura, no myślę, że za chwilę powinna się nam na tyle ustabilizować, że powinna wynosić nam około 0 stopni, a zaznaczajmy tutaj, że mamy do czynienia z ogrzewaniem. W tym momencie cały czas dostarczamy energię po to, aby można było stopić ten nasz tutaj lód, czyli będziemy przeprowadzani, no właśnie nie przeprowadzamy, przeprowadzamy proces, który nazywamy stopnieniem. No i temperatura, zobaczcie, no mamy około 2 stopni, więc jakoś w znaczący sposób nam się tutaj nie zmieniła. Podejrzewam, że tutaj te zmiany, które wynikają na tym termometrze, to tylko dlatego, że po prostu mamy do czynienia tutaj z nierównomiernym ogrzewaniem, poza tym jest jeszcze temperatura pokojowa, więc zmiana temperatury jakaś tam delikatna niestety będzie widoczna, ale gdyby proces przeprowadzać w idealnych warunkach, czyli idealny i niestabilny płomień, no to tutaj ta temperatura nam się nie powinna jakoś znacząco zmienić. Dobrze, myślę, że tutaj już widać, że mamy w tym momencie mieszaninę wody z lodem w zlewce. Widać, że nam zaczyna się tutaj
ogrzewać. Widać, że temperatura już troszeczkę gdzieś tam na nocy termometrze podskakuje. Już mamy chyba 6 stopni, a więc tutaj już teraz w tym momencie mamy przewagę taką, że ta woda, która już tam powstała podczas topienia, zaczyna się ogrzewać na tyle, że na tyle istotnie, że już zaczyna nam ona wzrastać. To nie znaczy, że to, co powiedziałem, tutaj jest błędne. Owszem, podczas przemiany fazowej temperatura jest stała, tylko nie trwa to oczywiście zbyt długo. I teraz zobaczmy, jak to na termometrze wygląda. No mamy 2,5 stopnia w tym momencie. A więc dopóki lód będzie tutaj w tej mieszaninie się nam topił, no to temperatura zasadniczo nie powinna się jakoś nam w znaczący sposób zmienić. Chociaż tutaj widzę, że zewnętrzna część zlewki już zaczyna się nam pokrywać skroploną wodą. Podejrzewam, że to dlatego, że po prostu woda, która jest w tym momencie powietrzu, zaczyna się nam tutaj skraplać. Zobaczmy, jak odczyt na termometrze. No mamy około 2 stopni, czyli tak jak mówiłem, mniej więcej ta temperatura będzie tej granicy oscylowała, to można uznać, że no prawie ta temperatura nam się tutaj nie zmienia. No warunki przeprowadzania eksperymentu jednak będą tutaj dawały o sobie znać, ale zauważmy, że no ta temperatura nam tutaj jakoś w drastyczny sposób nie rośnie, tak? Nie wzrasta nam nagle do 20 stopni Celsjusza, tylko no to tam wahanie o kilka stopni, 2 stopnie to nie jest jakieś duże wahanie, o chociaż tutaj już teraz ta temperatura troszeczkę nam podskoczyła. Jeszcze spróbuję może wymieszać odrobinkę, żeby wyrównać. O właśnie. No i teraz już widać, że a nie, w sumie temperatura jeszcze spada. Czyli można powiedzieć, że aż tak znacząco nam tutaj to nie podskoczyło. Tak jeszcze tutaj spróbuję poustawić, żebyście dobrze termometr widzieli. Myślę, że ja to od czasu do czasu zerknę, co się dzieje. Czyli w momencie, zobaczcie, jak tutaj zaczynam mieszać sondą, to temperatura no powyżej 10 stopni jeszcze nam nie podskoczyła. To jeszcze troszeczkę tutaj będzie nam się to topiło. A kostki lodu, jak widać, swoje rozmiary już zaczynają zmieniać. Pojawia się nam coraz więcej wody w naczyniu. Czyli, tak jak już powiedziałem, w momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z przemianą fazową, no to ta temperatura nam się tutaj w znaczący sposób nie zmienia. Może tutaj już przestanę śledzić zmiany temperatury. Dajmy chwilkę, żeby się no tutaj ta mieszanina ogrzała i spróbujmy może jeszcze pokazać parowanie, czy tutaj uda nam się uzyskać. Specjalnie teraz nakryłem szalką takiego naczynia, w którym gotujemy, w którym ogrzewamy lód i wodę, tak żeby pokazać, że na zimnej powierzchni szkła już pewna ilość pary wodnej, która tutaj powstaje w zlewce, zacznie się nam ponownie ochładzać. Czyli będziemy mieli kolejną przemianę fazową, kolejną zmianę stanu skupienia, która będzie polegała tym razem na przejściu pary wodnej w stan ciekły, czyli po prostu będziemy mieli tutaj skroplenie. Jeszcze chwilkę dajmy. No podejrzewam, że trzeba by może, no bo usunie może kostki lodu, bo tutaj zanim się tam lód ogrzeje, to jeszcze troszeczkę czasu minie, bo jednak mimo wszystko będzie spowalniało cały proces, czyli ja tutaj ten nadmiar lodu, który został, już zabieram. No i teraz myślę, że powinno być już trochę lepiej. Zresztą możemy też jeszcze skontrolować temperaturę. Zobaczmy, czy nareszcie zaczyna nam rosnąć. No woda jeszcze jest zimna. I tutaj z tego co widzę, to mamy jakieś 16 stopni, ale już i tak jest całkiem nieźle. Ta woda już się nam zaczyna ogrzewać. 21, 22. No w tym momencie to już jest temperatura niemal pokojowa. To teraz w momencie, kiedy już ten lód został usunięty, to zobaczcie, nawet już zaczyna się ta woda nam tutaj ogrzewać, a więc mamy usunięty lód, czyli już nie mamy tutaj czynienia z przemianą fazową, już nie mamy topnienia. Teraz mamy już tylko i wyłącznie ogrzewanie, co skutkuje tym, że temperatura nam tutaj rośnie. Jeszcze zobaczmy.
mamy, zobaczcie, 26 stopni i ciągle nam ta temperatura wzrasta. Więc teraz już możemy pełnoprawnie powiedzieć, że mamy już po prostu ogrzewanie. Ogrzewając dalej, tak abyśmy gotowali wodę, no w pewnym momencie dostrzeżemy na ściance naczynia, jak się ta para wodna skrapla, jak się tutaj tworzą malutkie kropelki cieczy. No myślę, że do takiego pełnego grzenia chyba nie będziemy ogrzewać, tylko już w tym momencie przerwiemy. Zresztą o, zobaczcie, tutaj troszeczkę tej pary wodnej na zimnej kolce udało się trochę skropić. I przejdźmy teraz do uzupełnienia obserwacji przy tym doświadczeniu, czyli lód topnieje, zamieniając się w wodę. Czyli po całkowitym stopieniu lodu woda przechodzi w, czy tak, woda, zaraz, a to miałem na myśli. Jeszcze raz, czyli lód topnieje, zmieniając się w wodę. Po całkowitym stopieniu lodu woda ogrzewa się, a następnie przechodzi w parę wodną, którą można wykryć w postaci kropelek cieczy na powierzchni ściannek, zlewki i szalki. Wniosek, podczas topnienia lodu temperatura w zlewce nie zmienia się albo znacząco nie zmienia się, bo tam te wahania, te o pół stopnia, stopień widzieliśmy, to ze względu na to, jak mówiłem, tutaj niedoskonałości eksperymentu w warunkach rzeczywistych. I dopiero gdy cały lód się stopi, następuje wzrost temperatury. Po pewnym czasie woda ulega zjawisku parowania, czyli przejściu cieczy w gaz. Natomiast pojawienie się pary wodnej na ściankach naczynia to proces skraplania, czyli przejście gazu w, a, potrzebnie, przejście gazu w cieczy. Czyli mamy tutaj ustalone właśnie takie wnioski z tego doświadczenia. W takim razie definicję, czyli parowanie jest to przejście cieczy w gaz. Proces parowania zachodzi na powierzchni ciała w każdej temperaturze. Brzenie, bo tutaj też jeszcze warto o tym wspomnieć, czyli proces parowania w całej objętości cieczy, czyli kiedy będziemy gotowali wodę, będziemy chcieli doprowadzić właśnie do stanu brzenia, czyli takiego stanu, kiedy w całej objętości woda nam będzie chciała parować. A jest to proces dosyć specyficzny, bo przebiega w określonej temperaturze. Czyli w przypadku wody jest to 100 stopni Celsjusza. Podczas wrzenia temperatura układu też tutaj będzie stała, czyli wszystkie te przemiany fazowe, które będziemy przeprowadzali, będą odbywały się przy zachowaniu tej samej temperatury, mimo ciągłego dostarczania energii w postaci ciepła, ogrzewania, które jest potrzebne, aby podtrzymać proces. Natomiast skraplanie procesem będzie odwrotnym, czyli przejście gazu w ciecz, jest to proces odwrotny do parowania. Czyli tutaj te nasze definicje są już uzupełnione. I jeszcze przejdźmy do doświadczenia trzeciego, zachowanie się masła w wysokiej temperaturze. Czyli tutaj będę chciał pokazać podobne doświadczenie jak w przypadku lodu, tylko tyle, że użyjemy tutaj tym razem masła, bo nie wszystkie substancje będą się tutaj zachowywały dokładnie w ten sam sposób. Będziemy mieli troszeczkę inne zachowanie. Już pokazuję, o co chodzi. Zrobiłem sobie z folii aluminiowej taką łódeczkę i w tej łódeczce umieściłem łyżkę masła. No i teraz na czym doświadczenie polega? Tu sobie palnik zapalimy. I teraz tak.
Sondę termometru próbuję tak umieścić, żeby można było odczytywać, chociaż chyba tutaj może to nie jest najlepsze ustawienie, może sobie pomogę tym pojemnikiem trochę, którego używałem wcześniej, tak żeby było w miarę dobrze widać, co tutaj się dzieje. Moja ręka zajęta będzie. I teraz co robię? Sondę termometru umieszczam w łyżeczce w maśle. No i teraz będę tutaj to masło ogrzewać. I widać, że no tutaj to masło to troszeczkę się inaczej zachowuje niż lód. Zobaczcie, wystarczyło tylko chwilka, a już to masło zaczęło się nam tutaj właśnie topić w taki sposób, więc ta temperatura nam tutaj w zupełnie inny sposób się zmienia. W zasadzie dłuższe ogrzewanie to powoduje, że, no proszę bardzo, to masło nie topi się tak, jak było to w przypadku, nie było to tak jak w przypadku lodu. Tutaj mamy zupełnie inny przebieg i ta temperatura była malutka. No mam nadzieję, że gdzieś tam coś troszeczkę się nagrało. Widać, że no, z tego co widzę tutaj po sondzie w tym momencie to było 40 parę stopni, więc temperatura całkiem spora, a więc proces zachodzi w zupełnie inny sposób i ten wzrost temperatury zupełnie inaczej wyglądał niż w przypadku od choćby wspomnianego lodu. Zresztą możemy sobie tutaj porównać nawet dwa takie wykresy pokazujące, jak w czasie zmienia się temperatura. W przypadku lodu jest to taki wykres, gdzie tu mamy ogrzewanie, tutaj jest właśnie to topnienie tego lodu, a następnie dalsze ogrzewanie. Natomiast w przypadku masła tutaj ten wykres jest dosyć podobny, aczkolwiek zmiany są dużo bardziej dynamiczne. Dlatego też tutaj nie każde ciało będzie się zachowywało dokładnie tak samo w wysokiej temperaturze, co zresztą wynika z budowy samych substancji. Lód będzie tutaj miał strukturę krystaliczną, natomiast masło jest ciałem bezpostaciowym, a ładnie się to też mówi, że jest ciałem amorficznym. Dobrze. Uzupełnijmy po kolei obserwacje i wnioski, czyli obserwacja: masło po ogrzaniu topi się, albo szybko topi się, a temperatura gwałtownie wzrasta. Czyli tutaj ten proces zachodzi bardzo szybciutko i te zmiany naprawdę błyskawicznie zachodziły. Czyli masło zachowuje się inaczej niż lód, ponieważ lód ma strukturę krystaliczną, a masło, tak jak powiedziałem, jest ciałem bezpostaciowym, czyli amorficznym. Wykresy dosyć podobne, aczkolwiek te zmiany w przypadku masła zupełnie inaczej tutaj będą wyglądały. I jeszcze doświadczenie czwarte, czyli badanie ogrzewania jodu, ogrzewanie chłodzenia jodu. Doświadczenie, które już wykonywaliśmy, choćby przy temacie zjawiska fizyczne, reakcje chemiczne na chemii. Tutaj doświadczenie też, które warto będzie przypomnieć. Już pokazuję, o co tutaj chodziło. Mianowicie mamy ten nasz palnik. Już przełączę tylko kamerkę. Mamy nasz palnik. Będziemy tutaj używali niewielkiej ilości jodu. Tutaj mamy pipetę Pastera, która będzie nam służyła właśnie za taki element chłodzący. Tutaj tego jodu to dosłownie tak kryształek może dwa. No może nie trzeba. No może tyle. Dobrze. I będziemy tutaj chcieli pokazać dwa zjawiska, mianowicie zjawisko sublimacji i zjawisko resublimacji. To jest nasz układ doświadczalny, czyli mamy tutaj pipetkę Pastera wypełnioną zimną wodą. Tutaj mamy ten nasz jod. I teraz doświadczenie będzie polegało na tym, że tutaj ten jod będę chciał ogrzać, tylko też to. Postaram się zrobić w miarę szybko i ostrożnie. Czyli ostrożnie, bardzo ostrożnie ogrzewamy tutaj, troszeczkę bliżej do kamerki. Ostrożnie ogrzewamy jod i widzimy już, że dosłownie króciutki kontakt powoduje to, że ten jod zaczyna nam się tutaj zamieniać w gaz, tak? Czyli mamy tutaj pominięcie ciecza. Jeśli jest tej cieczy, to naprawdę bardzo, bardzo mało. Widzieliśmy, że były to
takie granulki, ksenofilatowe granulki. I w tym momencie no widać, że nawet tutaj ta probówka tu nie zdążyła się dobrze ogrzać, to już nawet nie na pipetce, a już na ściance probówki można dostrzec połyskujące kryształki. No ja jeszcze tutaj troszeczkę mimo wszystko poogrzewam ten miód, żeby uzyskać efekt tej brody połyskującej. Dajmy chwilkę, niech się tam nam miód tutaj przesublimuje troszeczkę. I za chwilkę powinniśmy uzyskać kryształki na ściance pipetki. Czyli pary jodu, które uzyskamy, powinny nam tutaj skondensować. No zobaczmy, czy nam to wyjdzie. Już ogrzewanie możemy przerwać, bo w zupełności wystarczy. No i przyjrzyjmy się. Mam nadzieję, że to będzie widoczne, a może tutaj nawet pipetka troszeczkę podniosę. O, zobaczcie. O. Jak tak wychylam, no to myślę, że powinno być widać na dnie tej banieczki widać połyskującą brodę, jak to się mówi, czyli mamy tutaj przemianę, która polega na właśnie resublimacji tego jodu. Dobrze, wróćmy do tablicy i zacznijmy obserwacji wnioski. Czyli podczas ogrzewania jodu pojawia się fioletowy dym. Na maniecce pipety pojawia się połyskująca srebrna broda. Mamy kryształki. Czy srebrne kryształki, można by tak to sformułować. W wyniku ogrzewania jod ulega sublimacji, czyli przejściu z ciała stałego w gaz z pominięciem stanu ciekłego. Opary jodu na zimnej powierzchni ulegają resublimacji, czyli przechodzą ze stanu gazowego w stan stały, nawet się z pominięciem stanu ciekłego. Czyli tutaj ta resublimacja będzie zjawiskiem odwrotnym. W tym miejscu, gdzie ogrzewaliśmy próbówkę, następowała sublimacja, natomiast tutaj na tej banieczce pipety mieliśmy z kolei resublimację. Tyle jeśli chodzi o tutaj te przemiany fazowe, czyli myślę, że chyba wszystko co ciekawsze udało nam się sprawdzić. Na tym naszą lekcję zakończymy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.